Udało wam się wbić 4,5 tysiąca łapek w górę bez problemu. Dlatego dzisiaj się wyprowadzamy i jutro o 17 kupujemy działkę i budujemy nowy dom. Więc mam nadzieję, że będziecie. Luper! Co tam? Wstawaj! A, ja już dawno nie śpię, ja już jestem gotowy do szkoły. Ja jest sprawa. Pamiętasz, że wczoraj wygrałyśmy z wami chłopakami grę? Nie przypominam sobie w ogóle. Dobra. Sprawa wygląda tak, gadałam z chłopakami. Tak? I słuchaj, postanowiliśmy, że już wymyśliłam dla ciebie karę. Jaką karę? Ale my nie mamy. Ogólnie dla ja was. Ja nie wiem o jaką karę chodzi. Dlatego choć musimy pójść wybrać tobie sukienkę. Co? Tak. Karą jest przebranie się za dziewczynę, a więc chodź. Ale ja się nie zgadzam. Chłopaki się już zgodzili. Przecież sam mówiłeś, że macie mieć jakąś karę przez to, że przegraliście. Mam z nami się przebrać za babę? Tak. Dlaczego? To jest najlepszy polski kabaret. Chłop przebrany za babę. Chodź. Nie, o nie, o nie. O, dzień dobry, proszę pana. O, dzień dobry. Ja już pakuję to wszystko. No trzeba. No, za długo wyjeżdżamy stąd i zabieramy was to nowe miejsce. Dobra. Martyna, ja nie mogę się przebrać w sukienkę ze względu na to, że trzeba rzeczy przenosić i tak dalej, więc niestety ja się dzisiaj przesumuję drzwi. Nie ma wymówek. Oj, Jezu, cześć. No, lol, co? To się twoje drzwi, nie moje drzwi. Nie wiem, gdzie są moje drzwi. Ciekawe. Pewnie Rosia zepsuła. Ty chodź tutaj. Nie chcę się przebierać za dziewczynę. Kochani, jeżeli chcecie więcej takich przypałowych sytuacji, stawcie w tym momencie łapkę w górę. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lucyna. To jest kolejny odcinek z Minecrafta na moim kanale. Jest ze mną Martyna. Hej. Dzień dobry. Jest z nami też Rąsienkiewicz. Rąsienkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry Rąsia. Ja cię kręcę, ale nie chcę się przebierać za mamę. Dlaczego ja mam się przebierać za mamę? Dobra, przygotowałam tobie już tutaj w szafie sukieneczkę, więc możesz się ubierać. Ja wyjdę z pokoju, nie będę podglądać. I znowu mi podglądasz, Rąsia. Ej! Rąsia, postaw drzwi, idź po drzwi. Dobra, widzowie, przebieram się. Dlaczego muszę się przebrać za dziewczynę? No ej, Martyna! Po co otwierasz drzwi, jak tu i tak i tak nie ma drzwi? Rosia, pilnuj jej! Nie podglądaj! Subskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Luper to baba XD. Uprzytnę wam w serce. Dobra, przebieram. Lubisz, masz satysfakcję z tego, jak ludzie cierpią z powodu jakichś głupich zakładów, tak? Rosia, miałeś nie podglądać! Dobra, przebieram się. O mój Boże, jak ja wyglądam, o mój Boże! Co to jest? Nie. A! Ej! No co, nie wyglądam. Ej, no Rosia! Ej, Rosia, oddawaj moje drzwi! Oddawaj! Zejdź na dół! No nie! Rosia! Rosia, wracaj tu! Wracaj! Oddawaj moje drzwi! Oddawaj! Rosia! Co jest? Nieważne, nie widzi pan tego, jak ja wyglądam. Proszę pana, ładnie wygląda, co nie? Nie wyglądam ładnie! Ślicznie, do twarzy mu w tej spódniczce. Nie. Ja myślałem, że parę przenoszę, a nie... Niebieski to jego kolor. Dwie dziewczyny. Nawet gdybym był dziewczyną, to ja pana sprawa. Nie. Ja chcę inny strój, Martyna. Ja się nie zgadzam na ten strój, bo on wygląda strasznie źle. Dawaj mi inną sukienkę. Mogę się przebrać jak ty? Martyna, proszę cię, ja chcę być przebrany normalnie. No, o co ci chodzi? Nie, to jest za dużo dla mnie. To jest dla mnie za dużo, nie. Boże, dobra, no to chodź, założymy czerwone, żebyś miał do twarzy. Jeszcze mi tak obciska nogi. Poczekaj tutaj. Poczekaj. Okej. Drzwi były otwarte. Zamknięte. Patrz. No. Co jest? Mogę już ten... Czemu ty masz? Muszę, ja nie chcę iść tak do szkoły. Masz już tutaj w szafie przygotowaną kolejną sukienkę. Jezus, nie wierzę. O nie. Czy ja jestem anime dziewczynką? Jestem anime dziewczynką! Nie. Co ty piszesz, Rosia? Nie!
Nie. Proszę, rób fotę. Dlaczego ja tak wyglądam? Rób mu fotę, szybko. Nie, bez żadnych zdjęć, nie. Wstawaj na MySpace'a. Ja to podziękuję. Nie no, Lufer, no słuchaj, no pasuje ci takie, masz piękne, ogolone kolanka. Nie, wyglądam tragicznie. Cudownie. Nie, dlaczego? Ja muszę się przebierać. Ej, to jest nie fair, słuchajcie. W sobotę wrzucamy film, jak gramy w kolejny raz w 100 YouTuberów. Ała! Będzie 100 YouTuberów albo 100 głowek Minecraftowych. Ja wam pokażę, że my z dziewczynami wygramy. Wygramy to. My to zrobimy nie na 200 IQ, tylko na intuicję. Bo my wtedy zrobiliśmy na 200 IQ, ale dziewczyny, słuchajcie, wiedziały, że ja Rezziego wezmę. I dlatego ten. Ja zadawałam wszystkie pytania. Nie wiedziałam, że wybierzesz Rezziego, ale po prostu mam wyższe IQ i umiem zadawać te pytania odpowiednio. No i tak naprawdę, gdybym nie zadał pytania o kolor skóry, tylko czy ta osoba ma nakrycie na głowie, to byśmy to wygrali, bo pamiętam, jak ale to było. Ale ja się pytałam o nakrycie głowy. No tak, ale ja zadałem o jedno pytanie za dużo i gdybym zadał o jedno pytanie mniej, to bym o jedno pytanie wcześniej zapytał. Ojoj, czyli masz mniejsze IQ. Nieprawda, nie. Dobra, jak to normalne? Dobra, Lufer, tak naprawdę to było wszystko testowe, ale przygotowałam to by coś epickiego, także masz w szafie już. Twoje zadanie to pójść do szkoły samemu z tym. Pa, pa! Ja będę w szkole, ale masz pójść sam. Rosia, widziałaś tą sukienkę? Wygląda strasznie. O mój Boże. Do widzenia, proszę pana! Zostawcie łapkę w górę za to, że takie poświęcenie, proszę, bo w tym momencie zostawcie. Przebieram. O mój Boże! Rozia, jesteś z tym razem ze mną! Nie! Wracaj tu! Ja cię kręcę! Jak ja wyglądam! Wyglądam jak... Jakbym szedł do ślubu! Nie do ślubu, gorzej! Rozia! Nie, nawet nie... Łaha! No nie, dlaczego ja tak wyglądam? Hello, señorita. Nie, pan... Proszę pana, bo pana zwolnię, proszę pracować, bo my dzisiaj, jak wrócę ze szkoły, wyjeżdżamy, tak? Chyba do słonecznej Hiszpanii. Nie. Wie pan, może pan mi dać swój numer? Nie. Jezus Maria, jestem podrywany przez jakiegoś staruka. Nieprawda, mam tylko lat 30. Rosia, nie wiem kim ty jesteś, czym ty jesteś, ale za każdym razem, kiedy łapię cię pańczyną, wyglądasz coraz gorzej i coraz dziwniej. Ja cię... Pan pańczyna? Nie, żadna pańczyna! Co ja wiem, dlaczego ja tak wyglądam? Dobra, muszę się umówić z tym typem, kiedy będę ten. Zostajesz! Tamo! Zostajesz. Złarą się. Pozbywaj naczynia. Czyli widzimy się po pana szkole, señorita. Dlaczego ja tak wyglądam? Boże, jak chłopaki nie zobaczą, to będzie hit, po prostu hit! Jezus Maria, widzę, ale ta sukienka, czy wy to widzicie? Ja cię kręcę, jak ja wyglądam, przecież to tak nie powinno wyglądać, goddammit! Dlaczego? Ja się nie zgodziłem na taką karę ze względu na to, że to, to była tylko gra, to była tylko i wyłącznie tylko gra, a ja muszę się przebierać w sukienkę, która jest sukienką siostry ciotecznej Martyny. Tak, i to jest sukienka, która ma pewnie z 200 lat, bo to jest sukienka jakiegoś wampira, czajcie to? Wampira. Ja cię kręcę, wyglądam tak tragicznie. O! Widzieliście to, co ja? Widzieliście, jak wygląda Bredok? Widzieliście to? Ej, ja zadzwonię do Natka. Zanim pójdę do szkoły, zadzwonię do Natka. Halo, Natek? Płakać mi się chce! Czemu ci się chce płakać? Wyglądam okropnie. Jak wyglądasz? Jesteś w szkole? Na schodach. Na schodach? Wejdź, chodź poza szkołę. Nie mogę. Ja będę za skrzyżowaniem, ja nie chcę ciebie widzieć teraz, proszę, chodź. Ja też nie chcę cię. No chodź, stary, nie, ja nie patrzę. Jestem już poza szkołą. Chodź, stary. Nie. Ja nie patrzę, głowę do dołu. O, widziałem cię przez chwilę. Gdzie ty jesteś? Chodź na skrzyżowanie.
O, co już idę? Ja nie patrzę. No nie chcesz przyjść. O, idziesz, idziesz. Głowa do dołu, Natek, głowa do dołu, głowa do dołu. Spotkajmy się. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Ja ciebie też nie widzę, mam głowę na dole. Jak tu głowę na dole? Gdzie ty jesteś? No ja mała, są. Ale gdzie ty jesteś, stary? Na skrzyżowaniu jakimś. Na skrzyżowaniu? No ja jestem też na skrzyżowaniu. Którym? No tym, co zawsze. Gdzie ty jesteś? Stary, no. O Jezus! Nie, Natek! To jest moja sukienka! Nie, to jest moja sukienka. Ja ją wziąłem od koleżanki, która jest siostrą przyrody i wujewicą tej Martyny. A to ty jest moja sukienka, stary. Skąd ty ją wziąłeś? Ej, dlaczego? Ci od koleżanki. Ej, ale ładnie wyglądamy. Oj, nawzajem. Od koleżanki, która jest koleżanką siostry przyrody i wujanicy Martyny. Coś w takim stylu. No, tak nie możemy tak samo wyglądać. Boże, będą z nas się śmiali, będą robili o nas memy. Stary, no, czy widzisz, jak my wyglądamy? Widzisz to? Widzisz to? Ej, pieska to zapomniałeś ze szkoły. No zabiłem szatki. Jezu, wyglądamy tragicznie, tragicznie. Para, wiem chodźmy o tym, chodźmy, ale posłuchaj, musimy dać radę i wyglądają jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej? Ej, no to dobrze, to dobrze. W grupie siła i musimy się jakoś nazwać. Jako... O nie, dziewczyny lubią brąz, się nazwiemy, albo faceci lubią brąz? I skoro wyglądamy tak samo, to powinniśmy no coś, że rodzeństwo jakieś. Rodzeństwo? Tak. Może besties? Besties! Ale nie, jakoś śmiesznie, jakoś po polsku nazwa. Przyjaciółeczki. Albo po prostu przyjaciółki. Przyjaciółki, no dobra. Przyjaciółki dobra. Pszczółki. No dobra, przyjaciółki pszczółki. Okej, okay, zapraszam. Kochani, napiszcie nazwę, jaką moglibyśmy mieć. To przypniemy, mam sobie dużo. Przypniemy. Dawaj pszczółka, lecimy. Dobra, lecimy. O, Bredoch, to ja ciebie widziałem! O Jezus, Milu! Ale co, masz do mnie? Ja jestem piękny. Ale... Asku, tutaj ci oczy zostawimy! Nie! Niech mnie pani kacze! A mi się masz tego podkładu. Olaf, co to ma być? Dlaczego nie jesteś przebrany? On się nigdy nie odezwał. Pomikowemu. Powiedz coś pomikowemu do mnie. Powiedz coś pomikowego. No. Nie żyje. Jak nie żyje? Umarł. Umarł? Czemu wy jesteście tak samo ubrani? A czemu ty jesteś tak ubrany? No bo... Co ty masz na sobie? To jest sukienka piękna. Nie widać. Według mnie wyglądasz jak szturmowcy ze Star Warsów. Ej, powinniśmy zadecydować, jaki mamy kolor. Ej, Asku, jak wygląda! Asku, wyglądasz jakbyś ślub ubrał, stary! Ej, chcesz makijaż? Uciekaj! Dobra, uciekaj. Dobra, nie, dobra. Ej, ty masz makijaż! Ona mi zrobiła, uciekaj! Masz coś tobie zrobi. Ja siadaj, popatrz tylko jedno oko! No Paweł! Jezus wielki. Maria! Ty nie wyglądasz jakbyś ten... O Jezus, wyglądasz, panowie, stary, jakbyś był jakimś bogiem z Tora. A ty wiesz, jak ty wyglądasz? Moi masz drogi, tople! Jak wyglądam? Ja tutaj jestem, halo! No. Gdzie posłuchajcie jesteś? Mnie! No? Nie dajmy się sprowadzić dziewczęcym prowokacjom! Żadnych szminek, żadnego makijażu! Nie ma data! Nie pomalujcie! Ej, mi też to rzuć, Ej! Łapcie! Dzisiaj łapcie mamy mieć, słuchajcie... Daj to Natek! Idź tu! Dziewczyny! Atakujcie ich! Słuchajcie, musimy mieć lekcję wychowania z panią od tego, z panią... Idź stąd, kluskwo! Prawdopodobnie, słuchajcie... Kim? Smoczyńsko. Będziemy mieli dzisiaj już godzinę wychowawczą. Natek, musimy porozmawiać, uważaj, musimy Natek porozmawiać. Chodź, chodź Natek, porozmawiamy. Czekaj, bo ona tutaj jest maki... Idź stąd! No, dawaj, porozmawiamy. Porozmawiamy, musimy pójść. Czekaj, chodź mi do szatni po mój plecak. Dobra, dobra, chodź. O, chodź. Ale ciemno! Ciemno! Tu jest tak ciemno! Żeby chłopacy się okrywali z tym, że wyglądają okropnie. Czekaj, pajak i tornister mam. Pajak i mam tornister, widzisz? Widzę. To wszystko na to, żeby się bronić. Jezu, co to jest, Natek? Jesteśmy wojskowymi. Wojskowymi? To jest wojna, towarzyszu. Daj pochodnie. Pochodnie? Dobra. Oglądałeś Indiana Jones? Oglądałem, ale muszę coś stary powiedzieć. Słucham? Czy to są zwierzenia się jak psiapsi? Tak, zwierzamy się jak psiapsi. Psiapsi, stary, ale słyszysz? Pani Smoczyńska, wiesz, o mojej... Idźcie stąd! Idźcie stąd! Skąd wy te rzeczy macie? Chodź na ty tutaj, chodź tutaj! Idę! Stary, pani Smoczyńska wie o tym, że jestem Spider-Manem.
Czekaj, teraz muszę tą ślinę tutaj hełmu. A tak, ale mówię całkowicie poważnie. Pani Spocińska wie. No idź to! Idź stąd! Na tek, ale to jest przy połowę. To jest naprawdę przy połowę. To jest bardzo przy połowę. Jak? I teraz mam iść do niej na lekcję? No. O nie, 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 nie. Ci życzę. Jakie powodzenie. Czekaj, 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 za taki wypadek. Ej, jak coś, to ty jakby ona wiedziała o tym, że... Ona nie może się dowiedzieć, że ty wiesz, że wie Mary Jane i wie Martyna i wie Przemek, dobra? Dobra, bo nam wszystkim te jedynki za to żywiemy, masz prawo. Nie, nie jedynki, tylko będzie mi giga przypał, bo będzie wiedziała, do kogo podejść. Ej, dzwonek był, chodźcie na lekcję! Ej, gdzie jest Martyna? Miała dzisiaj być w szkole i nie ma. Może trzeba ją tak trochę zbawić. Wiesz, siema, kurier! Jezus, jak wy wyglądacie, chłopaki. Hej, Lufer! O, cześć! Lufer, jak ty fajnie wyglądasz. Nie, nie wyglądam fajnie! Nie wygląda. Fajnie! Jaka Gwen Stacy? No wygląda jak ona! Jaka Gwen Stacy? Co ty tam nie mówisz? No, to mi nie lubiłaś, a teraz jak ona wyglądasz! Ja cię kręcę, ja dostanę uwagę za to, jak wyglądam. Dostanę uwagę, mówię wam. A z kim mamy lekcję? Z nową wychowawczynią, którą jeszcze nie wiemy na 100%, ale chyba jest pani Smoczyńska. Ona jest bezpieczna? Właśnie! Mary Jane, tak? Pani Smoczyńska wie o tym, że jestem Spider-Manem. Nie, już to nie wychodzę. Wstaję, wychodzę, pomóżcie mi. Ty żartujesz sobie, tak? Żartujesz? Nie, nie żartuję sobie. Nie wierzę ci, to jest niemożliwe. Wszyscy się zebramy. Chodźmy. Jak się dowiedziała? Ja już mam klucz od kasy. Mam klucz. Pani będzie, chyba przyjdzie. Ola, wstawaj. Ja cię kręcę, że ona tutaj przyjdzie. Ja cię kręcę, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Oby to nie była ona, oby to nie była Słyszycie ten głos? Ej, kto się działa? Jaki głos? Dobrze, dobrze. Dobrze, to idziemy. Kowacz się tu jest zło. Nie, to ona! Nie, pomóc! Ej, czemu się nie cieszycie na panią Smoczyńską? Jest spoko. No jest spoko, bardzo spoko. A, jest super, kochamy ją. Może nam wiesz, lepsze te szpilki są takie ciasne. To, że panią prowadzę do niego. A, Martyna, to słychać! Super, dziękuję. A, tutaj są. Piterek! Cześć. Proszę. Pani Anna. Jezu, jak wy wyglądacie? Pani Anno, wiemy, że pięknie. Nieważne, to jest taka nasza kara, bo przegraliśmy ostatnio grę, więc no. No, wygrałyśmy z nimi zgadywanie... tak, w sensie zgadywanie główek. Zapraszam do sali. Boże, jak wy wyglądacie? Boże, ja się czasem zastanawiam, kogo mnie przydzielili do tej klasy. Ja się czuję ja piękny. Ale pani sama chciała. Sama to tak. Wybierałaś i się śmiałaś. No wiem, ale czemu Natek ma takie same? Nie wiem. O, ty też są psiapsi! Lufer, co ci się stało? Przepraszam! A tobie co się stało? Dlaczego nie masz sukienki? A za co niby? No za co? Przegraliśmy grę. O, tablicę mamy nową. No? Dzień dobry, moi uczniowie! Dzień dobry! Dlaczego ona? Nawet nie wiecie, jak się stęskniłam za wami wszystkimi. Tak mi was brakowało. A my za panią. No, wydaje mi się, że najlepsza pani najlepsza. Nie, nie, nie. Szkoła była znośna. Tak, w końcu pani jest. Więc ją uwielbia. O co ci chodzi? Ej. I czekał bardzo długo, że pani wróciła, bo Luferek chce z panią o czymś na pewno pogadać. Każdy panią uwielbia. Ja też muszę o czymś z Luferkiem porozmawiać. O, widzi pani, cóż za zbieg okoliczności. No, widzisz. No to... Jak już wróciłam, to wiecie, kochani, nie było mnie aż miesiąc ponad, więc nie macie żadnych ocen, dlatego kartkóweczka wyciągam. Co? 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 No ale jak to, proszę pani? Co Przemek pani powiedział? Muszę wam jakieś oceny postawić, dlatego... No super, ja jestem gotowa, proszę, na kartkóweczkę. Ale z czego to w ogóle być? To, ej, słuchajcie, mam... Faworyzacja. Ola, no. Co ty robisz? Mogę coś powiedzieć, proszę pani? Proszę mów. Słuchajcie, to Martyna powiedziała pani, żeby była klasówka. Jak mogłaś? Nie. To wcale nie prawda! Martynko, aż Olaf wstał. Olaf, proszę usiąść do ławki, bo ja korzystam z tej pięknej ławki i musisz pójść do swojej ławki, bo no ja nie mam jak korzystać na ławce. Powtórzenie, to cię daje ujemne punkty na rozprawkach! I proszę pani? Tak. Mam pytanie, pozwoli mi pani tym razem rozdać karteczki? Dobrze, możesz rozdać. A przepraszam, mogę mu pomóc? Z całym szacunkiem, ja tutaj też pomogę. Ojejku, jaka karteczka,
Nie! Proszę wracać! Mladek, wracaj do klasy! Ale sposób! Jak się tutaj znalazłaś? Dzięki za karteczkę! Wręczę kartkówka pierwszego dnia. Świetnie, tak, najlepiej. Luferku, coś narzekasz? Nie unikaj mojego wzroku. Nie słyszę pani. No w ogóle, przecież teraz mi właśnie odpowiadasz. Nie. Proszę pani, skończyłam. O! Lufer! No to super. Co będzie w B? Proszę pani, oni ściągają! No, ale ty jesteś... O! Proszę pani, ale co to jest chud? Chud? No to trzeba... No, trzeba było się nauczyć. Wschód, no, stary, to jest kierunek geograficzny. No a co to Egipt? Nie myślisz, ja to umiem, dajcie mi spokój. Teraz nie rozumiem, proszę was. Lufer, gdzie jest Egipt? Natek ma na sobie swoją własną sukienkę, a nie siostry. Natek, to jest twoja siostra? Skąd wiesz? To jest w drugim. Proszę pani, Lufer mi zabrał mój sprawdzian i nie chce mi go oddać. Ej, no Jezus Maria, Martyna, co ci się z tobą stało? Ty jesteś taka jak Przemek, może jeszcze w pierwszej ławce sobie usiąść. Jasne, usiądę sobie w pierwszej ławce, tylko niech on pani odda mój sprawdzian. Luferku, oddaj sprawdzian Martynie, znaczy kartkówkę. Proszę. Martyna, szósteczka. Brawo, dostajesz szósteczkę. Ciekawe, dlaczego masz szóstkę? Aha. No właśnie. Bo mój sprawdzian, proszę pani. Wcale nie, on kłamie. Niech pani teraz przeczyta jego sprawdzian. Oj. No to, Luferku, oddaj mi proszę kartkówkę. Nie. Proszę, oddaj mi. Proszę pani. Pani, bo Lisek zjadła krzesło. Lisek, jak ja się pytam? Oddawaj to! Dobra, łap. Dobrze, Luferku, czyli nie masz kartkówki, rozumiem, że jedynka. Właśnie mi swoją dał, proszę bardzo. Proszę tutaj ze mną i ja pani tutaj dam, proszę. No, nie wierzę. To jest jego. Dobrze, Luferku, zostań po lekcjach. No, świetnie. A, on proszę tutaj, pani, skończyłam. On tutaj, dobrze. Proszę pani, jeszcze podpisał na dole, nie wiem, czy pani widziała, że pani Anna jest głupia. I śmierdzą jej włosy i ma wszy. Luferku, Luferku, dostajesz uwagę. Zaraz za co? Za co? Dziękuję ci, że mi mówisz, dlatego że to jest bardzo ważne. I... Proszę, a i on mi jeszcze powiedział, że w ogóle pani paznokci u stópek nie obcina. To prawda? Nie, to nie jest prawda. Proszę, do widzenia. Zostaję, nie, ja idę. Nie, Luferku. Ja mam bardzo ważne, proszę pani, zajęcia. Wychodźcie, ja muszę drzwi przytrzymać. Miło było cię poznać. No nie, Martyna! Martyna! No nie! Daj mi przejść! Daj mi przejść! Daj mi przejść! Daj mi przejść! Nie, Luferku, zostajesz! Luferku! Chodź, Martyna! Chciałam porozmawiać z tobą. Doniczka przemkam. No czyli jednak nie słyszysz. Nie słyszę pani. Luferku, to jest bardzo ważna sprawa. Ja nie chcę z panią na temat moich prywatnych rzeczy rozmawiać i tak dalej. Działanie Spidermana nie jest chyba rzeczą prywatną. Co tak mruczysz? Martyna, co ty tu robisz? Martyna, to Martyna wie? No to bo ja, no tak, oczywiście. Skąd pani wie o tym, że ja jestem, bo tam pewnie podsłuchują, przystojniakiem z pierwszej B? Przecież ty nie chodzisz do pierwszej B. Skąd pani wie, że on robi hop, hop, sik, nie, on sik, robi siu, siu, siu. Nie, kolejna osoba, mówi, że sika. Ja nie sikam pańczyną, ja skrzelam pańczyną. On robi tak o, sik, tak, on sika po tych ścianach. Sik. Brudzisz ściany w mieście, ja nie wiem, a później kurde brudne są i ja się zastanawiam. A wiesz, nasze miasto nie masz funduszy na odnowienie. Powiem ci, Luferku, skąd wiem, że jesteś Spidermanem, ale musimy się spotkać z wszystkimi osobami, które wiedzą o tym, twojej tajemnicy. Nie zgadzam się. Lufer! Bo nie Martyna zaśpiewam Big Potiony. Aha! Luferku, nie masz wyjścia. Wiesz, mam taką kartę przetargową, mogę w każdej chwili powiedzieć o tym dyrekcji. No niestety. Terapia szokowa? Chyba na tobie. Nie chcę być dla ciebie niemiła, ale czasem trzeba. Jak nie rozumiesz. Dobra, niech pani będzie! A co wy tu podsłuchujecie? Skąd pani wie? Nie powiem ci. Przysięgam, że jak będzie, jak coś
jak ktoś się dowie o tym, że ja jestem Spider-Manem od pani, to użyję na pani terapii szokowej. Taka, to jest taka terapia, którą Ja pani wytłumaczę. Ja pani wytłumaczę. Luper wtedy pani ubierze na taką linkę i pani wtedy zwisa z budynku i Luper mówi, że... O Boże! No, Lu! Zrobiłeś tak komuś? Nie, ale wracając... Nie wytrzymam. No, ale wracając. I on wtedy mówi, skądasz się, nikomu nie chujesz? I wtedy mówił, nie powiem. I wtedy Luper mówi, już ciebie wciągam, ale wtedy też Luper odchodzi i wtedy ta linka się zrywa i wtedy wszyscy spadają zawsze do takiego śmietnika z kotami. Luferku! Kto tak wpadł? Natek i Przemek. Natek nawet jak spadł, to powiedział, powiem mamie! Ale umył się po tym? Trochę nadal śmierdzi, ale to u nich normalne. No to dlatego się nie dziwię, właśnie coś suchiemu od niego. Dobra, do widzenia. Nie, Luferku! Mamy kolejną lekcję, nie ma pani argumentów! Mamy teraz Lufer. Do widzenia, proszę pani. Mamy teraz. Martynko. Ja się nim zajmę. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. Mamy Ufer, teraz... Jaki mamy teraz przedmiot? A nie wiem, jestem załamany. O kurde, się zdziwiłam. To Natek, a nie Lufer. Hej. Hej. Jak ci poszło? Chodź. Martyna, chodź. Idę. Jest miłej randki. Dobra, to świetnie. Nie wiadomo skąd ona wie o tym, że jestem, wiecie kim. I na dodatek powiedziała, że jeżeli nie powiem jej, coś nie spotkamy się z osobami, które wiedzą, to ona powie to dyrekcji. No ja nie wiem, czy ja swoją nauczycielkę mam powiesić na szczycie budynku. Na przykład Times Square. O, Mary Jane! Tak? Chodź tu szybko. Dobra, czekaj. Idę. Czekaj. Coś stało? Chcesz powiedzieć, że ona chce to powiedzieć dyrekcji? No ale tak. Co dyrekcji? Hej, patrz na to. Co? Oni ją wezmą za świra na stówę. Nie bój się. Chodź tu, stań tutaj. Nie wezmą jej za świra, bo ja to wszystko potwierdzę. No ale o co chodzi? Ale jesteś kujonem! To jest, słuchajcie, najgorszy typ człowieka, który jest na lekcjach. Dobra, no, najgorszym typem człowieka to sama ty jesteś, MJ, bo jesteś blondyną. Dobra, cicho, nie masz argumentów, bo jesteś blondyna. Dziewczyny. Ja cię kręcę, nie wierzę. Po prostu, nie wierzę. Co? Okej, dobra, nie używaj swoich mocy przez 5 sekund. Ej, widzieliście to? No, w sensie ja bardziej słyszałem. Ale fajna ta kartka. Apci! Ale ładne kwiaty. O mój Boże! Na samą górę budynku chodźcie. To co robimy? Słuchajcie, no jest chyba przypał, no bo jeżeli ja powiem jej, kto wie, no to jest ryzyko o tym, że ona potem wszystkich złapie nas i tak dalej. I za jakąś działalność ze Spider-Manem, wiecie jak to w mediach jest, że Spider-Mana nie lubią policjanci i tak dalej, ale generalnie wszyscy kochają Spider-Mana, ale oczywiście policjanci nie kochają Spider-Mana, a ja zamiast być w stroju Spider-Mana, ratować ludzi, to jestem w stroju sukienkowym, bo dziewczyny kantowały. No. Czerwony, nieprawda! Nieprawda, sam kantowałeś, jak się rodziłeś. Kantował. Mamy inne problemy. Po pierwsze, ona ma na ciebie haki, musimy być. A po drugie, w ogóle nie macie stylu. Takie, słuchajcie, sukienki już nawet nie są modne, chłopaki. Co Natek? Słuchajcie, czemu nie mam stylu? O, mów, ja jestem tym bardzo przyjęty. Nie, Natek, powiedz. To sprawy ważniej, ważniejsze. To jest ważne! Halo! To jest ważne! Zobacz, teraz już w ogóle nie jest modne takie rozcięcie na nogach, bo to wygląda jakbyś po prostu nie miał pieniędzy na to, żeby oh my god, chciałabym wyblakła, no. Oh my god, masz kompleksy! Opłaczę się zaraz z beznadziejności tej sytuacji. I w ogóle jesteś nieopalony, a do takich sukienek trzeba być opalonym, wiesz? Ale ja nie chodzę w sukienkę. Dora, powiedz. Okej, słuchaj, daj mi uważnie. Mam pewien plan, który zrealizujemy. Ja się nie wiem. A tak twoje pomysły są zazwyczaj głupie, więc jeżeli to będzie głupie, to ja się nie zgadzam. Słuchajcie widzowie, jest to ten dzień, w którym wyprowadzamy się z tego domu. O Wimbawe, o Wimbawe, Rąsia se płacze. Rąsia, zaopiekujesz się tym domem? Proszę. Przecież ona go spali. Ona go wymaluje na beżowo i na bliznowo. Pamiętam jak tutaj mieliśmy rozmowę o to, że ja nie powinienem tutaj w ogóle być, że jak ty możesz być z takim, no, z takim luferkiem, który ubiera się tak kolorowo. Pamiętam jak tutaj Rąsia gonił Przemka ze strzelbą. Pamiętam jak tutaj miałeś swoje koncerty.
tutaj tyle było rozmów, tyle się razy siedzieliśmy tutaj przy kominku. Ja tam się cieszę, bo w końcu się wyprowadzę i nie będę musiała rodziców widzieć na co dzień. I mój pokój, który tak fajnie wybudowałaś i tak dalej. Wszystkie najważniejsze rzeczy wziąłem. Ej, nie wziął mi coli! No mówisz, że się odchudzasz, w ogóle kompa też ci nie wziął. Nie no, komp niech zostanie, może tutaj będę przyjeżdżał na weekend, żeby sobie pomontować filmy. Smutne to jest, widzowie, naprawdę smutne, bo tutaj tyle się wydarzyło. Nadal prowadzę swoją firmę, słuchajcie, kuriersko-pogrzebowo. Twój pokój, ja pamiętam, że tyle się tutaj też wydarzyło. Pamiętam, jak się poznawaliśmy i w ogóle. I Martyna, tyle to już trwa, tak wiesz, pomiędzy nami. I niedługo będzie między nami pół roku. I to w ten weekend. No, w tą niedzielę. W tą niedzielę, słuchajcie, widzowie, już pół roku będę z Martyną, moją kochaną. Nie z tobą, Rąsia, z Martyną. Ja wiem, że na związek nie przetrwałby próby czasu, Rąsia. Ty mi zawsze na samym początku nie lubiłeś, Rąsia, a teraz to płaczesz za nami. Pięknie to było. Ale już jutro, kochani, o 17:00, na samiutkim początku filmu zobaczycie, jak, słuchajcie, się wprowadzamy do nowego miasta. Tak, oczywiście do szkoły będziemy dojeżdżać, oczywiście, ale będziemy w nowym mieście, kochani, i będziemy mieli nową działkę. Tak, kupujemy działkę, kupujemy działeczkę, będziemy się budowali. Ja już niedługo będę miał 18 lat za miesiąc, słuchaj, i 4 dni będę miał 18 lat. No, Rąsia, mam dla ciebie prezent, proszę, postaw sobie, odpakuj. Nie, Rosia, nie. Kochani, napiszcie komentarz. Lufer, będę jutro o godzinie 17:00 na nowej przygodzie. To przypnę wam serducho. Już jutro o 17:00 razem z Martyną, słuchajcie, będziemy w nowym miejscu, ale oczywiście do szkoły będziemy chodzili w tym samym miejscu, będziemy dojeżdżali. Ja cię kręcę. Rosia, będziesz mogła nas odwiedzać w szkole, pamiętaj. No. Nawiedzaj ropuchę, okej? Okay? Nawiedzaj ropuchę. Gotowi? Gotowi. Tak. Palu ferek na paka, pani Martyna. A czemu nie ja? No to razem na pakę. No chodź. Dobra, jedziemy! Wow! Widzimy się, kochani, jutro o godzinie 17:00. Trzymajcie się i papatki!